Witajcie ponownie na moim kanale. Mam na imię Karolina i prowadzę pracownię stylizacji mebli Hocus Pocus Home. Dostaję od Was bardzo dużo pytań o to, jak i czym malować meble, aby osiągnąć idealną, gładką powierzchnię bez śladów smug, pędzla czy wałka. W dzisiejszym odcinku postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć podczas malowania tej oto komody. Komody wybrałam farby akrylowe firmy New Colors oraz akrylowy wodny lakier w wykończeniu matowym, również z tej samej firmy. Będę również potrzebowała wałka. Używam wałka gąbkowego, ale sprawdzi się również wałek flokowy. Dla początkujących bardzo polecam taki z zaokrągloną końcówką, dlatego że wtedy ryzyko powstawania smug jest jeszcze mniejsze. Do lakierowania natomiast wykorzystam pędzel syntetyczny z delikatnym, miękkim włosiem. Również tutaj do lakierowania sprawdzą się wałki, czy gąbkowy, czy taki specjalny do lakierów z krótkim włosiem. Ale należy pamiętać, że czasem może tutaj powstawać taka faktura baranka. Nie wygląda ona źle, ale jeżeli komuś zależy na idealnie gładkiej powierzchni, to zdecydowanie polecam pędzel. Zabieramy się więc do pracy, a zaczniemy od przygotowania mebla. Mebel surowy nie wymaga specjalnego czyszczenia przed malowaniem, natomiast warto go wygładzić drobnym papierem ściernym, aby usunąć wszelkie pyłki, jakieś zadziorki czy nierówności powstałe na stolarni. Ja używam kostki ściernej oraz papieru o gradacji 180 i przecieram w ten sposób cały mebel. Po przetarciu mebla papierem ściernym przystępuję do odpylenia i odtłuszczenia powierzchni. Do tego celu można użyć na przykład benzyny ekstrakcyjnej. Jest to produkt, który bardzo szybko odparowuje, więc po dosłownie minucie można rozpocząć malowanie. Dzięki temu, że odtłuścimy mebel, farba będzie miała lepszą przyczepność do podłoża. Jest to bardzo istotne i tak naprawdę od przygotowania powierzchni mebla zależy cały sukces naszego malowania. Tak przygotowany mebel można zacząć malować. Zanim jednak chwycę za pędzel, odkręcam drzwiczki i zawiasy, żeby było wygodniej. Kiedy mamy już zdjęte zawiasy oraz drzwiczki, możemy przystąpić do malowania. Ja każdy mebel rozpoczynam od malowania wnętrza. Do pomalowania tej komody wybrałam farbę akrylową o zwiększonej odporności, farbę New Colors w kolorze czysty popiel. Taka ładna szarość. I będziemy malować wnętrze pędzlem syntetycznym, dlatego że są kąty, więc łatwiej dostać się do nich przy pomocy pędzla niż wałka, natomiast na zewnątrz będziemy malować już wałkiem. Spójrzcie, że farba ma bardzo dobre krycie już przy pierwszej warstwie, więc jeśli komuś zależy na szybkim efekcie, to już po dwóch warstwach mebel będzie idealnie pokryty.
przy malowaniu mebli, oprócz zawiasów, możecie również ściągać półki. Tutaj są proste półki, one są przywiercone od spodu, więc nie ma potrzeby ich ściągania, bardzo łatwo będzie mi je pomalować. Natomiast jeżeli macie trudny dostęp do wnętrza i łatwo zdejmuje się drzwiczki, warto to zrobić. Warstwa pierwsza już schnie. Zobaczcie, że w przypadku powierzchni drewnianej jest ona, że niemal idealna już po pierwszej warstwie. Natomiast lekkie prześwity są na płycie HDF, która ma inne podłoże, bardziej śliskie i wymaga drugiej warstwy. Po pomalowaniu dwukrotnie wnętrza komody przystępuję do mieszania koloru, który będzie na zewnątrz. Do pomalowania komody wybrałyśmy z klientką kolor zgaszony niebieski, taki z domieszką szarości. Ja użyłam 3 odcieni farb New Colors do zmieszania tego koloru. Bazowym kolorem był kolor Pantone roku 2020. Jest to taka intensywna barwa w odcieniu kobaltu. Do tego, i to była proporcja około 2/3 tego koloru. Następnie około 1/3 koloru czysty popiel oraz szczypta tajemniczego antracytu, czyli takiego grafitowego, ciemnego koloru. Mieszamy farbę do uzyskania barwy, która nas interesuje. Oczywiście jest to troszkę metoda prób i błędów, więc dodajemy raz jednego, raz drugiego koloru, aby uzyskać interesującą dla nas barwę. Warto sobie robić próbki kolorystyczne na wcześniej przygotowanym próbniku. Ja sobie przygotowałam taki próbnik w mniejszej ilości, żeby zobaczyć, do czego dążymy. Następnie sprawdzamy po wyschnięciu, czy dany odcień zgadza się z tym, którego oczekujemy, dlatego że po wyschnięciu farba ma inny odcień niż jak jest jeszcze mokra. Mi się wydaje, że już ten odcień, który uzyskałam, jest dla mnie odpowiedni, więc zabieram się za malowanie. Rozpoczynamy od malowania pędzlem tych elementów, które wałkiem będzie niewygodnie pomalować. Zdecydowanie lepiej jest te elementy malować pędzlem. Zobaczcie, to jest pierwsza warstwa. To jest niesamowite, jak ta farba jest kryjąca. Tak naprawdę, jakby się uprzeć, to dla niektórych, ja naprawdę biorę niewielką ilość tej farby, dla niektórych już pierwsza warstwa będzie wystarczającą warstwą. Oczywiście przy niektórych kolorach, bo wiadomo, że przy jasnych kolorach tego typu efektu nie osiągniemy po pierwszej warstwie, ale przy takich intensywnych, ciemniejszych barwach no naprawdę jest to bardzo dobre krycie. O. Jeśli chodzi o malowanie brzegów, dobrym sposobem jest wykonanie ruchów tapujących, które pozwala na uniknięcie zacieków, które spowodowane są ocieraniem pędzla o krawędzie. Malując wałkiem, trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze wałek był równomiernie namoczony farbą. Nie za cienko, nie za grubo. I żeby też ta farba nie była rozprowadzona na meblu w jednym miejscu grubiej, w drugim cieniej. Też musi być to równomiernie. Najlepiej to robić w jednym kierunku, szczególnie jak są mniejsze powierzchnie. I ja na początku rozprowadzam farbę wałkiem krótkimi ruchami, a potem na sam koniec wyrównuję jednym ruchem w jednym kierunku. Oczywiście wałek nie może być też zbyt suchy, dlatego że wtedy będą nam się robiły ślady. Należy pracować dosyć sprawnie.
kiedy farba jest jeszcze mokra, a New Colors i ogólnie farby akrylowe mają to do siebie, że wysychają dość szybko. No tutaj przydałby się pędzelek, żeby to idealnie wyrównać. Zaraz skoczę po niego. Gdzieś jak widać jakieś ślady pęcherzyków powietrza. Można jeszcze delikatniutko, dosłownie dotknąć tylko tych pęcherzyków, żeby się ich pozbyć. I tak wygląda pomalowana warstwa. Zobaczcie. Po wyschnięciu te niektóre pęcherzyki znikną. W ten sam sposób maluję wszystkie płaskie powierzchnie, w tym blat. Równomiernie moczę wałek w farbie, rozprowadzam ją krótkimi ruchami, a na końcu przeciągam cały blat pojedynczymi pociągnięciami w jednym kierunku. Tak samo jak boki i blat, malujemy fronty, które są całkowicie gładkie. Dzięki temu, że zdjęliśmy zawiasy, możemy w prosty sposób pomalować wałkiem cały front z obu stron. Już takim półsuchym wałkiem malujemy delikatnie krawędzie po to, żeby nie zrobić nam zacieków na rantach. Nie przyciskamy wałka, praktycznie gładzimy, tylko lepiej pomalować dwa razy niż raz, a za grubo. Można też palcem wytrzeć z drugiej strony nadmiar farby, jeżeli uznamy, że troszkę za dużo nam się pomalowało. Tak, żeby później nie musieć papierem ściernym tego korygować. O, widzicie, troszkę tutaj za mocno nacisnęłam, zrobił się zaciek, należy go zdjąć wałkiem. I z drugiej strony jeszcze. I gotowe, czekamy. To jest pierwsza warstwa, więc druga warstwa będzie bardziej wyrównująca koloryt.
po wyschnięciu pierwszej warstwy farby stwierdziłam, że chciałabym, aby ten kolor miał jeszcze więcej szarości w sobie. Dodałam więc jeszcze odrobinę tajemniczego antracytu i czystego popielu. Ostatecznie kolor mojej komody składał się w około 2/5 z koloru Pantone roku 2020, w 2/5 z koloru czysty popiel i w 1/5 z koloru tajemniczy antracyt. Przed przystąpieniem do malowania drugiej warstwy należy delikatnie wygładzić pierwszą warstwę drobnym papierem ściernym. Ja używam do tego zwykle gradacji od 180 do 240. Ma to na celu sprawić, aby nasza powierzchnia po malowaniu była idealnie gładka. Szczególnie ważne jest w przypadku dużych, płaskich powierzchni. Jeśli powstały Wam jakieś zacieki podczas malowania pierwszej warstwy, jest to idealny moment, aby je zlikwidować. Po zlikwidowaniu zacieków i przeszlifowaniu mebla odtłuszczamy, odpylamy jeszcze raz i przystępujemy do kładzenia drugiej warstwy. Malując drugą warstwę, powtarzamy dokładnie wszystkie kroki z malowania warstwy pierwszej. Kiedy już mamy pomalowaną komodę, przyszedł czas teraz na wykończenie detali. Między innymi są to właśnie miejsca, gdzie łączą się dwa kolory farby. Ja zwykle odcinam je taśmą i maluję pędzelkiem takim do szablonów na zasadzie tapowania. Tak, aby było to ładnie wykończone. Najlepszym sposobem jest nie odcinać taśmy bezpośrednio na krawędzi, gdyż zawsze wtedy mogą powstać jakieś leciutkie zacieki, tylko odrobinę dalej. Też to wygląda estetycznie, a jest dużo łatwiejsze do wykonania. I też taki ruch tapujący, zamiast taki wycierający. Widzicie, tutaj się wtedy mogą pojawiać delikatne zacieki z farby, z pędzelka. Ruch tapujący właśnie umożliwia wykonanie takiego rancika bez żadnych zacieków. Jest to wygodniejsze, szybsze, bo oczywiście można też to pomalować normalnie takim ruchem wycierającym, ale wtedy trzeba dużo więcej uwagi temu poświęcić i tracimy czas tym samym. Zostało mi jeszcze pomalowanie dekoracyjnych paneli, które będę przyklejać do frontów. Po delikatnym wygładzeniu drugiej warstwy możemy przystąpić do położenia warstwy finalnej zwykle, takiej już wykończeniowej. Zdradzę Wam taką sztuczkę, dzięki której można osiągnąć jeszcze bardziej gładki efekt na płaskich powierzchniach. Otóż ostatnią warstwę farby zwykle ja rozrzedzam odrobinę wodą, po to, żeby była ona bardziej płynna i mogła delikatnie rozlać się na powierzchni, rozprowadzić. Wtedy unikamy też
śladów po wałku. Czasem widzę, że gdzieś farby jest więcej na wałku, a w innym miejscu mniej, więc staram się tak rozprowadzać farbę, żeby była równomiernie rozprowadzona. Można też odrobinę dodać takiego preparatu, który wydłuża schnięcie farby do ostatniej warstwy. Powoduje, że farba dłużej wysycha i można dłużej z nią pracować i ma czas na to, aby się ładnie rozprowadzić po meblu. Na koniec jeszcze przeciągam całość delikatnie w jednym kierunku, ale naprawdę bardzo delikatnie, bo i dosyć szybko musimy to robić, dlatego że tutaj już mogły się pojawić ślady wałka. One teraz są troszkę widoczne, ale po wyschnięciu powinny zniknąć. I pamiętamy też o wykończeniu krawędzi. Złocenie nóżek rozpoczęłam od pomalowania ich na kolor bazowy. W tym przypadku jest to miodowy miesiąc, który idealnie nadaje się na tło do złocenia. Tapuję go gąbeczką, gdyż wtedy zapewniam sobie lepsze krycie. Następnie nakładam warstwę mikstionu akrylowego, który po wyschnięciu staje się przeźroczysty i lepki. Złocę nóżki, aplikując na mikstion metaliczny złoty pigment. Zamiast pigmentu można też użyć płatków złota, czyli tak zwanego szlak metalu. Pozostało zabezpieczenie wszystkich elementów komody przy pomocy lakieru akrylowego. Zaczynam od polakierowania frontów. Zwracam tutaj szczególną uwagę na to, aby nie ocierać pędzla zbyt mocno o krawędzie, gdyż w ten sposób robią się zacieki. Analogicznie lakieruję blat. Tutaj jednak powierzchnia jest znacznie większa, należy pracować sprawniej, gdyż lakier bardzo szybko wysycha. Przy zbyt dużej ilości ruchów może zacząć się mazać.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru lekko matowię powierzchnią papierem o gradacji 400 do 500, a następnie odpylam i kładę warstwę drugą. Tak komoda wygląda po malowaniu i lakierowaniu. Na koniec mogę udekorować mój mebel, przyklejając na fronty ozdobne panele w kształcie koniczyny marokańskiej. Używam do tego celu cienkiej, przezroczystej taśmy akrylowej. Dzięki temu można w każdym momencie zdemontować panele i zmienić je na inne, jeżeli nam się znudzą. Montuję także piękne złote uchwyty kołatkowe i gotowe. Mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Was przydatny. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś wątpliwości co do malowania mebli. A ja tymczasem zachęcam Was do odwiedzenia mojego Facebooka, Instagrama, a także do subskrypcji kanału i obejrzenia pozostałych moich filmów, bo być może znajdziecie tam odpowiedzi na większość nurtujących Was pytań. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku.